Cześć, witam Was na kanale Ola Odkrywa Świat. To już czwarty odcinek z serii powtórzeniowej z działu trzeciego. Patrzę, co my dzisiaj będziemy robić. I dzisiaj, słuchajcie, będzie potop szwedzki. Czwarty temat rozdziału trzeciego, potop szwedzki. To nie jest niby obszerny temat, ale z doświadczenia wiemy już, że jest. No i tutaj jest bardzo dużo tego, czego nie lubię, czyli o walkach, o jakichś takich rzeczach. Nie, to nie są drobnostki niestety. No ale przechodząc, zaczynajmy. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to subskrybuj mój kanał Ola Odkrywa Świat. Zapraszam do oglądania filmu. Przechodzimy do punktu pierwszego. Słuchajcie, zanim przejdziemy do faktu dat, trudnych słówek, jakichś skutków, czegokolwiek, to chciałabym Wam wytłumaczyć, co to jest w ogóle ten potop szwedzki. No bo to nie chodzi o to, że Szwecja nagle miała wielki potop wody, tylko Szwedzi wyruszyli na Polskę, już zaczynam Wam datę mówić jakby co, w 1655 roku. Dokładnie najazd Szwedów na Polskę i to było tak szybkie, że oni byli tu i nagle cała Polska była już ich, że po prostu tak jak potop, że po prostu nagle wszystko, no nie ma nic. Dobra, druga data, 1660, pokój w Oliwie. Kolejny punkt. Słuchajcie, w następnym punkcie mamy trudne słówka, tak jak zazwyczaj. I mamy tutaj jedno trudne słówko. Nie mamy żadnych czerwonych słówek w tym przypadku. No i może pod tym względem ten temat nas no tak troszeczkę obronił. No mamy tutaj bardzo dużo rysunków. To też jest fajne w tym temacie, że niby tyle stron, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Już przed chwilą Wam to wytłumaczyłam. Potop szwedzki. Napisałam tutaj pokrótce najazd Szwedów na Polskę. Czyli tak szybki najazd, że Polska nie dała rady się obronić. Ale w końcu doszło do pokoju w Oliwie w 1660 roku. Kolejny punkt. Słuchajcie, nie pamiętam tak dokładnie kolejności, więc teraz zróbmy, z czego składało się wojsko szwedzkie. Tutaj powiem Wam, że to są bardziej jakby takie nazwy tych oddziałów, ale okej. Pikniarowie i muszkieterowie. Pikniarowie mieli piki, a muszkieterowie byli wyposażeni w broń palną. Kolejny punkt. Dobrze, postacie. Tutaj mamy trzy postacie. To są postacie, o których niektórych trochę powiem, o niektórych totalnie nic, ale mam nadzieję, że fakt sam, że Wam o nich powiem, już będzie czymś. Jan Kazimierz był królem Polski. Karol V August, podejrzewam, że też był królem, ale nie mam stuprocentowej pewności, bo po prostu powiem Wam, że nie czytam tak tego i po prostu szkoda czasami, że tego nie czytam, ale to był król Szwecji. Dobrze. I Stefan Czarniecki, no to wszyscy nam znany. Wybitny wódz polskiej armii. Kolejny punkt. Dobrze, słuchajcie, kolejny punkt, czyli coś takiego, ten taki wykres. Tutaj mamy o potopie szwedzkim, czyli przyczynę, wydarzenie i skutek. Pokażę Wam, nie będę Wam tego czytać, tylko Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Więc wygląda to tak. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, czyli walki, bitwy, sprzeczki, spory. Walki o tron Szwecji, Inflanty oraz wolność Rzeczpospolitej Polski. To
są te walki, sprzeczki, spory, kolejny i chyba ostatni albo przedostatni punkt. Słuchajcie, teraz skutki. Przepraszam, tutaj moja siostra śpi, kaszle. Tutaj skutki. Skutki, no mieliśmy już tutaj w potopie szwedzkim, ale myślę, że nie wszyscy zrozumieliby skutek. Koniec polskiego zwierzchnictwa nad Prusami, okej. Okay. Utrata przez polskie inflant, okej. Okay. Zniszczenie i spadek liczby ludności w Polsce, okej. Okay. Ale ja sobie jeszcze po swojemu to napisać chciałam. Okej, mam do tego prawo. Utrata inflant, no to jest, te inflanty, każdy się o nie kłóci. Spadek ludności w Polsce. Upadek Polski pod względem gospodarczym i materialnym. Chyba kolejny punkt. Chyba, bo nie wiem, czy to nie był ostatni punkt. Nie wiem. Zaraz się okaże. Ogólnie to już chyba wszystkie punkty, chociaż ja sobie napisałam jeszcze przełom. Obrona Jasnej Góry w Częstochowie 1655 rok oraz chciałabym Wam coś przeczytać, ponieważ nie sądzę, że musimy to pisać, ale warto, żeby to się raz przynajmniej obiło przez uszy. W 1656 roku Jan Kazimierz powrócił do kraju. W tym czasie Stefan Czarniecki zaczął osiągać sukcesy w walce ze Szwedami dzięki taktyce wojny podjazdowej. Ponadto wojska polskie odniosły wielkie zwycięstwo w bitwie pod Warką. Kolejny punkt, to jest ostatnia rzecz, którą Wam przeczytam i będziemy chciały już żegnać. Wojnę zakończyło podpisanie pokoju w Oliwie w 1660 roku, to już wiemy. Na mocy traktatu Jan Kazimierz zrzekł się prawa do tronu szwedzkiego, a Szwedzi zachowali większość inflant. W wyniku potopu szwedzkiego Polska utraciła około 1/3 ludności oraz wiele cennych ksiąg i dzieł sztuki. Mam nadzieję, że ten film Wam, czy Ci się podobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, dawania łapek w górę. Jeżeli uważasz, że powinniśmy jeszcze coś dodać do tego tematu, ja oczywiście zaraz sobie tutaj napiszę rozdział i temat, no to możesz mi to napisać w komentarzu. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Pa!